Dzień dobry Państwu, witamy w miejscu, którego pewnie Państwo się nie spodziewali, że rozmawiając o sporcie możemy spotkać się w sali Karola Musioła, ale powód jest bardzo ważny, dlatego że co roku o tej porze, między innymi z moją koleżanką, mieliśmy okazję gościć wielu sportowców, tych młodych, utalentowanych, którzy tu, w cudzysłowie, na sportowo kończyli rok szkolny. No w tym roku będzie inaczej, z uwagi na pandemię, dokładnie jest tutaj pusto i to spotkanie przynajmniej w czerwcu się nie odbędzie, a kiedy się odbędzie i czy się odbędzie, o to zapytamy naszego gościa. Jest z nami dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu, Roman Firlus. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich. Panie dyrektorze, co roku jest tutaj powaga, nastrój, no i wręczenie nagród najlepszym sportowcom i szkołom Opola. Jest się co roku z czego cieszyć. W tym roku jest nieco inaczej, bo pandemia mocno zakłóciła i sam system rozgrywkowy i działania MOS-u w Opolu? No jak wiadomo wszystkim, do marca wszystko szło normalnym trybem od marca niestety, ale zawiesiliśmy możliwość organizacji rozgrywek z wiadomych względów, no stąd też dzisiaj w tym pokoju siedzimy tylko w trójkę. Co roku wygląda to w ten sposób, że organizujemy ponad 200 zawodów sportowych, w których uczestniczy około 9-10 tysięcy dzieci ze wszystkich szkół miasta Opola, zarówno podstawowych, jak i średnich. Jak w takim razie rozstrzygnięto to wszystko? Mieliśmy dylemat, jak to uczynić, czy w ogóle to w tym roku czynić, natomiast idąc za tradycją, stwierdziliśmy, że rzeczywiście podliczymy całą rywalizację do momentu, kiedy można było ją prowadzić, czyli do marca. No i tak też uczyniliśmy wzorem pozostałych dyscyplin sportowych. A możemy zdradzić w takim razie, jak prezentują się wyniki? Czy to są znowu te same szkoły, które co roku gdzieś tam są na podium, w czołówce? Choć tam zawsze trwa rywalizacja. No oczywiście, że tak. Oczywiście, bardzo. Chodzi mi o wyniki tej rywalizacji, dokładnie. Znaczy tutaj też my to traktujemy nie jako wyniki, bo chodzi przede wszystkim o uczestnictwo, natomiast prowadzimy klasyfikację na najbardziej usportowioną szkołę miasta Opola. Z reguły to są podobne szkoły ze względu na specyfikę swoich placówek, natomiast w tym roku ewidentnie zarówno pierwsze miejsce w Igrzyskach Dzieci, jak i Młodzieży Szkolnej zajęła Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2. Następnie Szkoła Podstawowa nr 5, nr 24. Numer 24 i numer 14, to jeśli chodzi o szkoły podstawowe. Natomiast w szkołach średnich, w dziewczętach, to zwycięzcami okazało się trzecie liceum ogólnokształcące, następnie drugie liceum ogólnokształcące i zespół szkół ekonomicznych. W chłopcach zespół szkół elektrycznych, drugie liceum ogólnokształcące i dziewiąte liceum ogólnokształcące w Opolu. Przy czym, tak jak mówię, bierzemy pod uwagę to, że rozgrywki skończyły się w marcu, nie rozegraliśmy m.in. piłki nożnej, nie rozegraliśmy zawodów lekkoatletyki, co mogło w pewnym sensie zmienić tą klasyfikację, natomiast sytuacja zadecydowała sama i zostaliśmy przy tym, co mamy. A co z podsumowaniem w takim razie? Czy ono się odbędzie na przykład we wrześniu, jeżeli już uczniowie wrócą do szkół? Mamy taki pomysł. Pytanie, czy to będzie tutaj, czy to będzie na naszych zawodach sportowych. Ponieważ mamy oczywiście szkołą do wręczenia nasze bony, które zawsze są na zakup sprzętu i doposażenie szkół. Liczę na to, że sytuacja w miarę wróci do normy i we wrześniu będziemy mogli sobie na takie podsumowanie pozwolić. Natomiast no, jedyną rzeczą, którą musieliśmy zrobić już teraz, to jest ogłoszenie wyników plebiscytu na najlepszego sportowca, ze względu na to, że zdecydowana większość tych uczniów kończy edukację na tym poziomie edukacyjnym właśnie teraz. Ale to dzieci dzisiaj mają frajdę, bo odbierają dzisiaj świadectwa i odbierają niejako dodatkowo jeszcze te nagrody za te sportowe sukcesy, panie dyrektorze. Tak, dokładnie. To jest akurat ten moment, kiedy w tym tygodniu kończą wszystko i przede wszystkim kończą te szkoły. A nas cieszy to, że mogą przyjść do nas odebrać swoje nagrody, swoje statuetki, tak żeby mieć pamiątkę na przyszłość. Ale oprócz tego, że uczniowie rywalizują i szkoły rywalizują między sobą, to Miejski Międzyszkolny Ośrodek Sportu prowadzi także liczne programy i tych programów cały czas przybywa. Tak, z roku na rok, jest ich już 9 w tym roku. Takim ostatnim jest program Aktywny Uczeń, który był realizowany w szkołach podstawowych, czyli 22 szkoły podstawowe, 400 godzin zajęć, do tego doliczymy jeszcze lekcje pokazowe, liczbę uczestników to jest ponad 1000 uczniów. To był taki nasz ostatni program, który wprowadziliśmy, no ale już wiemy, że od następnego roku będziemy musieli trochę zmniejszyć, że tak powiem, prędkość działania. Ale wszystko idzie ku dobru, mam nadzieję, że się odbudujemy. Oby tak było, panie dyrektorze, natomiast wiadomo, że też że jest to niezwykle ważna jednostka, bo coraz częściej to propagowanie sportu odbywa się już nawet na poziomie przedszkola przecież. Takie było nasze założenie, żeby najpierw były to przedszkola,
których mamy naukę jazdy na łyżwach, program aktywny w przedszkolach, później wchodzimy w klasy 1-3, właśnie aktywny uczeń, wspieranie edukacji wczesnoszkolnej, a później od 4 klasy już możliwość uczestnictwa w rozgrywkach. Dla wielu dzieci to jest taki pierwszy kontakt z zorganizowanymi zawodami, gdzie są sędziowie, gdzie jest jakaś tam rywalizacja, a później oczywiście mamy nadzieję, że coraz więcej tych dzieci trafi do klubów. I trzymamy za to kciuki, mamy nadzieję, że o tych nazwiskach jeszcze będziemy słyszeć. Bardzo dziękujemy za spotkanie. Dziękujemy, naszym gościem był dzisiaj Roman Firlus, dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportu. Ale nie kończymy, dziękuję bardzo, nie kończymy, bo skoro pan powiedział o bohaterach, no to kolejni bohaterowie zbliżają się już do naszego mini studia i za chwilę będziemy właśnie z nimi również rozmawiać. A naszymi gośćmi są dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 Mirosław Śniegórski oraz uczennica tejże szkoły oraz laureatka plebiscytu, o którym przed chwilą rozmawialiśmy, Julia Domnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Takim żwawym krokiem weszli, bo oni tu coś przyzwyczajeni są do tego, że do tej sali wchodzą po honory. W tym momencie roku szkolnego. I czuć to usportowienie było, udało się wyczuć. Bądźmy dżentelmeńscy, panie dyrektorze, zaczniemy od młodej zawodniczki. Dobrze, która to już klasa szkoły podstawowej? Piąta, rocznikowa czwarta. To są twoje teraz największe sukcesy, bo za chwilę powiemy, że zdominowałaś ten plebiscyt, o którym już Daria wspomniała. To takie największe twoje, Julka, sukcesy sportowe do tej pory, w tym roku szkolnym akurat osiągnięte? No, w tamtym roku też były duże, ale w tym roku było większe. A jakie były to sukcesy? Pochwal się. Były to piłka nożna, koszykówka, zawody z lekkoatletyki i zbiegania, siatkówka i wszystkie takie lekkoatletyczne sporty, czyli na przykład sztafeta, bieganie, krótkie dystanse i na 60, i na 600. To jest powyżej siedmioboju, panie dyrektorze. No ale taka szkoła polskich olimpijczyków, no co ja na to poradzę? Tak naprawdę Julkę znam od klasy pierwszej, bo przez 3 lata chodziła na zajęcia z koszykówki i wszystkim mówię, że wszystkie sukcesy i dobre wyniki w nauce biorą się od tego, od koszykówki na moich zajęciach, a potem dążymy do tego sukcesu, no tak jak mądrzy ludzie mówią, czyli mnóstwo dyscyplin, ale wszystko w oparciu o lekką atletykę i program, o którym wspomniała dzisiaj też, czyli lekkoatletyka dla każdego, to wszystko tak się ładnie zazębia, że mamy właśnie taki kolejny wielki sukces Julki. Julka, a która z tych dyscyplin jest twoją ulubioną? Wszystkie bardzo lubię, ale najbardziej lubię biegać. Płotki i długie dystanse. Z tornistrzem też biegniesz do szkoły, bo zawsze trzeba na ostatnią nie, chwilę? Nie, zawsze jestem na czas i nigdy się nie spóźniam. Panie dyrektorze, mówił pan Roman Firlus przed momentem o tych programach, które między innymi MOS prowadzi. Szkoła Polskich Olimpijczyków to, tak jak sama nazwa wskazuje, musi być to szkoła, gdzie ten nacisk na zajęcia wychowania fizycznego jest szczególnie położony, ale bez korelacji współpracy z MOS-em tak naprawdę też wiele rzeczy by się nie odbyło. Oczywiście układamy wszystko wspólnie. Wiemy, że nad nami jeszcze jest Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy. I wspólnie układamy czasami terminarz. On jest bardzo przebogaty, mamy wspólne zdanie, że czasami jest wręcz przeładowany, ale żeby między innymi Julka mogła uczestniczyć i w zawodach, w siatkówce, w koszykówce, w piłce nożnej i w lekkiej atletyce, czasami potrzebna jest właśnie ścisła współpraca, żeby coś się na coś nie nałożyło, a ona, żeby miała możliwość wystartowania w wielu konkurencjach. Panie dyrektorze, a jak wygląda wyłapywanie właśnie takich perełek jak Julka? Myślę, że najlepszą metodą jest, jak mówi dr Ryszard Marcinów, to jest to oko. Tak naprawdę zaczynamy w ten sposób, że wszystkie maluchy zapraszamy na zajęcia sportowe. Jesteśmy szkołą w dwóch budynkach i dzisiaj to jest układ dla szkoły doskonały. I oprócz tego, że panie z edukacji wczesnoszkolnej prowadzą świetne zajęcia wychowania fizycznego, mają odpowiednią ilość sprzętu, to mają dodatkowe zajęcia sportowe na świetlicy szkolnej, robione już z nauczycielem wychowania fizycznego. I to powoduje, że od samego początku dzieci przychodzą do Szkoły Polskich Olimpijczyków, wiedzą, że tam będzie się bardzo dużo biegać, skakać i ruszać. Ale ten rok szkolny był specyficzny także pod kątem właśnie zajęć, wiadomo, szkolnych, no ale w tym i zajęć wychowania fizycznego. Jak udało się szkole przebrnąć przez zajęcia WF-u online? No nie była to prosta sprawa. Uczyliśmy się wszystkiego. Nie mieliśmy wcześniej do czynienia w ogóle z programem Microsoft Teams, który jakby uratował całą sytuację.
Zostaliśmy bardzo szybko przeszkoleni przez miejską placówkę, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i zaczęliśmy tak jak wszyscy, czyli to były linki na strony, a potem już nauczyciele Patryk Komar czy Łukasz Dabachi przygotowywali materiały, filmiki konkretne i to umieszczaliśmy na naszej stronie internetowej, dzieci mogły z tego korzystać, plus inne informacje, to wszystko koordynowane przez dyrektora Iwonę Amrogowicz, dyrektora do spraw sportu, spowodowało, że te zajęcia miały jakikolwiek sens. Jurka, a jak w Twoim wykonaniu wyglądały te lekcje WF-u? Miałam na początku ten problem, bo nie umiałam się ogarnąć z tymi wszystkimi lekcjami z Polski i matematyką, ale potem już, jak już miałam, już było tak trochę łatwiej, nie wszystko, nie trzeba było wysyłać, nie trzeba było, na przykład nie było aż tak dużo tych lekcji i po prostu było lepiej i mogłam wtedy odłożyć to i coś zrobić na przykład z WF-u, pójść na przykład na tą lekkoatletykę, co teraz jest i odłożyć te lekcje na później na przykład. Zostawiłabyś tę starą szkołę na rzecz szkoły online? Panu dyrektorowi byłoby przykro. Z pewnością. Jurka, a co dla Ciebie oznacza to, że jesteś w gronie tych najlepszych sportowców, czy najlepszych uczniów, najbardziej usportowionych w Opolu? To było tak, że Pani mnie zgłosiła do tego konkursu i moi właścicieli, Pani Ola i Pan Darek, ale ja nie wiedziałam, że oni mnie o tym zgłosili. Ja się dopiero dowiedziałam, jak miałam odebrać tą nagrodę. I wtedy dopiero się o tym dowiedziałam i się na pewno ucieszyłam. Moja mama, moja rodzina się też ucieszyła i było fajnie. No i jest to pewnie też mobilizacja do tego, żeby dalej się starać, ćwiczyć, trenować? No tak, na pewno. A masz też oprócz szóstki z WF-u też inne szóstki z innych przedmiotów? Czy piąteczki? Mam piątki i szóstki z WF-u i z... Brawo. Jeszcze się właśnie. Panie dyrektorze, rok szkolny dzisiaj Pan rozdał te świadectwa, ale pewnie w głowie już tak na koniec mówiąc, myślę o nowym roku szkolnym, o funkcjonowaniu placówki, o finansowaniu placówki, o tym, co się może wydarzyć ze szkołą, szkołą podstawową, czy w ogóle systemem oświatowym, tak mocno zmienionym przez koronawirusa. Mocno zmienionym, ale całe szczęście, że to, co jest jakby fundamentem Szkoły Polskich Olimpijczyków, czyli godziny, dodatkowe godziny zajęć na basenie, czy poszerzony program wychowania fizycznego, to wszystko zostało. To pomimo różnych cięć, ograniczeń, to wszystko zostało i ma to strategiczne znaczenie, dlatego że dwójka jest tak kojarzona, dwójka jest kojarzona ze sportem w województwie. Byliśmy, pamiętam dokładnie, 24 kwietnia na Mistrzostwach Polski w Łodzi, przywozimy medale z imprez ogólnopolskich. W województwie od lat jesteśmy w ścisłej czołówce, a to jest jakby taka dodatkowa dobra oferta dla rodziców, dla mieszkańców, że jeżeli chcą postawić na szkoły, gdzie jest więcej sportu, to właśnie szkoła numer 2. Więc podchodzę z optymizmem, z obawami, bo trzeba się obawiać, ale z pełnym optymizmem i jeszcze mam parę pomysłów na Szkołę Polskich Olimpijczyków. To my w takim razie też z optymizmem spoglądamy już na przyszły rok szkolny i trzymamy kciuki za kolejne sukcesy i w nauce, i w sporcie wszystkich naszych uczniów i dziękujemy bardzo za to spotkanie. A naszymi gośćmi byli dzisiaj dyrektor Mirosław Śniegórski oraz Julia Domnik, oboje z publicznej szkoły podstawowej numer 2 w Opolu. Polskich Olimpijczyków. No ale do nas, skoro już mówimy o tym współzawodnictwie, no to tutaj też przecież aktualnie gościsz i zapewne też w szkole miałeś jakieś osiągnięcia. Ale, oczywiście. W Szczepanowicach w szkole, w podstawówce graliśmy w ręczną. Jak mogliśmy to z 19 i trójką walczyliśmy, jak to było możliwe, a w lekkoatletyce, pamiętam, zająłem 3. miejsce w swoim biegu podczas Mistrzostwa Pola i byłem całkiem niezły tam w czołówce, chociaż medalu nie zdobyłem. A ty co, stawiam na tenis stołowy. Tak, był tenis stołowy, była siatkówka i były też biegi. I też biegałaś? Tak, biegałam w sztafetach. Aha. Także... No to łatwiej zawsze, nie ma, bo wiedzą Państwo, samemu to trzeba, ta sztafeta jednak, no ale dobrze. Ale byłam ważnym ogniwem tej sztafety. A my za tydzień już, proszę Państwa, zabierzemy Państwa na wakacje, bo Pan Dyrektor i Pani Julka świadectwa mają, to my sobie te sportowe świadectwa przez ten czas też jakoś wyrobimy. 3 razy kółko wokół ratusza i spotykamy się już na wakacjach w sporcie. Dziękujemy.